Tak jest, proszę państwa, to nie są śmieszne rzeczy, a to jest program Specjaliści od Wszystkiego, w którym moim gościem dzisiaj jest znowu charyzmatyczny i wysoki tak Łukasz Jankowski. Dzień dobry, panie redaktorze. Jeden ekspert od wszystkiego. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Oczywiście mamy ograniczony wybór gości, ale pan Łukasz, tak jak już mówiliśmy, jest lubiany przynajmniej przez swoje awatary na YouTubie. Tak jest. Lubimy się z awatarami. Panie Łukaszu, jak pan tą ofertę, zapoznał się z ofertą Włodzimierza Czarzastego, żeby porzucił pan swoich ultrakatolickich kolesi i przyszedł do niego, gdzie będzie pan miał z nimi wszystkimi wolny seks? To... z kim? To jest pytanie, z kim? Czy z Włodzimierzem mam? To był adres, pan Włodzimierz chce mieć z panem, bo to chyba do pana Winnickiego. To było do pana Winnickiego, tak, tak, bądźmy precyzyjni, żeby nie było tu, że fake newsy, że to... Że ale wszyscy, mi się wydaje, że wszyscy pójdziemy że skoro teraz. To jest polityk takie coś oferuje, no to ta oferta jest szeroka, publiczna, prawda? Nie, publiczna, to jest, tak jest. Polityk socjalistyczny jest powinien także do ludu kierować. Tak. Ale czy to z nim i z panią Żukowską, bo to zdaje się jest jakiś tandem. Ale nie. Nie, bo w ogóle wydaje mi się, że w seksie to się liczy jakość, a nie ilość partnerek. Więc nie wiem, może po prostu... Ja patrząc poza sobie klubowym lewicy, tak. To... Nie. Jak mówił prezydent Kwaśniewski, nie idź tą drogą. Nie idź tą... nie idźmy tą drogą. Panie Łukaszu, co chciałem panu pokazać? Do łóżka Czarzastego. Chyba po raz pierwszy w naszym programie, znaczy może nie po raz pierwszy, ale... Pokażę panu materiał, który został zainspirowany, a wręcz wymyślony przez jedną z użytkowniczek Twittera, chyba użytkowniczek, bo nie jestem do końca pewny. I my skorzystaliśmy z okazji, bo to jest bardzo śmieszne. Różne były wielkie chwile polskiego oręża. Szarża pod Samosierą, prawda, obrona Westerplatte. Otóż do tych chwil polskiego oręża dołącza nowy moment, tak zwana szarża feministyczna. Aha, to nie wiedziałem jeszcze. Na czele której stoi oczywiście pani Marta Lempart. I to zobaczmy pewien montaż, który przygotowaliśmy z filmiku, który pewnie wszyscy widzieli, jak możemy. Nie wiem, czy to czołg, to bardziej... Widziałeś ten film 300? Jak oni stali tam, wypychali tych Persów, to tak właśnie podobnie. To wyglądała jak taki Pers, taki duży... Duży Pers. Duży Pers, który się pcha na tych Spartan, jest tak wypychany. Tam był tak. Taki duży Pers, tylko było falangę. Dużych Persów. Na falangę. Tak, falangę policji. No, ale tam było jeszcze lepsze, jak ta pani Lempart mówi, krok do przodu, to bo gdzie indziej tam był taki szerszy front, rzeczywiście się uformowały dwie falangi i te feministki, tam dużo było feministów, stanęli tak iść do przodu i tak krok za krokiem. W pewnym momencie Marta Lempart znikła, tylko jej ręka została z megafonem, została zgnieciona przez dwa tłumy. To nie jest, proszę ale pana, ale żyje, czy to ona jest czołgiem pod tym względem, bo może być gnieciona i szybko wraca do swojej postawy formy. Trochę jak taka bardziej, no nie wiem, jakby taka była z galarety. Tak, że ale wie pan co, wraca. Ja się zastanawiam, że ta metoda, to w Stanach też jest stosowane. Jak? Chodzi mi o to, że jak zostać... Jak jestem czołgiem? Ofiarą politycznych prześladowań i tak dalej. Trzeba się po prostu, i że ona wcześniej nikt na nią nie wpadł, że trzeba się znaczy najpierw trzeba kogoś poprosić, żeby to wszystko kręcił telefonem, rozpędzamy się i czołowo zderzamy się z policjantem. Jak on zareaguje w jakikolwiek sposób, no to zostaliśmy pobici przez policję ewidentnie. Ale znaczy to jednak było słabo, bo na Marsz Niepodległości były heroiczne sceny. No, nie wiem, że postacie tego pana, który sam biegł w kordę. No to było piękne, tak? To jeszcze pod górę, biegł tak, pod tak, górę tak, sam tak, jeden. Nie, to trzeba powiedzieć, to jest co innego. To jest inna wielka chwila polskiego ogrodza, trzeba powiedzieć. Bo ale wie pan, bo pojawiły się takie pogłoski, że policja... bardziej tak chętnie biła tych ludzi na Stadionie Narodowym, tam na tym przystanku, tak, co zresztą widzieliśmy, o czym mówił tutaj też w zeszłym tygodniu pan Jałok Janusz, o którym pan powiedział, że jest mądrzejszy od nas dwóch. Tak, razem wzięty o kilka długości. Jest, w ogóle jest to prawdopodobne, pod wrażeniem jestem. Dlatego tak. Nie jest dziennikarzem, proszę pana, takim prawdziwym. Dlatego... Chociaż twierdzi, że gdzieś ma legitymację. Ale w każdym razie, że policja zawodu. Bardziej sprzyja tym feministom i feministkom niż patriotom. Jest no ale się skończyło. Teza. I mamy, proszę pana, znaleźliśmy w internecie dowód, jak możemy to zobaczyć. O, więc w końcu mamy ich za rękę.
Nieumundurowani policjanci podjęli czynność legitymowania wobec jednego z agresora na placu Powstańców Warszawy. Nastąpiła próba odbicia mężczyzny. Policjanci użyli siły fizycznej. Osoba został zatrzymany. Ale to jest w ogóle agresora, jednego agresora? To w ogóle, ja myślę, że... Bo podobno są braki kadrowe w policji. Czyli... Jak ten, co umiał pisać, musiał być na chodniku, czy gdzieś tam w akcji został ten, co nie umie pisać. Tak, niestety. Ale nie jest tak, że nie umie. On po prostu już stosuje tą progresywną gramatykę i te wszystkie zaimki takie jak trzeba. Może agresora został zatrzymany, proszę tak, pana. Osoba agresora została zatrzymana. Jego osoba, bo agresor uciekł, ale jego osoba została zatrzymana. No dobrze. No nie, ale rzeczywiście, no, ja tu tak patrzyłem, no, można by zrobić taki film, kompilację, naprawdę, bo to mi brakowało tych marszów niepodległości sprzed 15 roku. Ja pamiętam, jako reporter chodziłem i tam, wiesz, był gaz, były kule, bo fajnie i to mi brakowało, to znowu jest fajnie. Chcesz wojny, to idź na ulicę i marsz. A wie pan co, mam jeszcze taką jedną refleksję, jak mogę się z panem z nią podzielić. Bo teraz mamy tak, był marsz niepodległości. Mhm. Bo pan mówi, że pan chodził jako reporter. Ja nigdy w takie rzeczy się nie angażuję, bo to po prostu jest dla mnie głupota tylko. Ale ciekawe jest to, zauważył pan takie zjawisko, że są ludzie chodzą na ulicy, tam się naparzają. Czasem wysyła się jakiegoś młodego, na przykład z Onetu wysłali, żeby tam gazem go spsikali, no. Żeby został gazem spsikany, co oczywiście nie powinno się zdarzyć, to mówię zupełnie poważnie, ale potem są programy informacyjne we wszystkich stacjach i potem siedzi na przykład pan, albo ja, albo inny pan Węglarczyk, albo ten, i my wszyscy siedzimy w domu na Skype'ie i mówimy, no na ulicach tam dzieje się to i to i to. I to jest w ogóle jakby dwa światy, że to no, też no. Przez tą pandemię oczywiście, ale że mamy po prostu publicystów, którzy zupełnie nie widzieli tego na własne oczy. Wszyscy siedzą u siebie w domu i mówią, jak świat po prostu wygląda. To jest fantastyczne moim zdaniem. Jest. Są tacy, którzy chodzą i obrywają. Na przykład Ilona Januszewska z Republiki. Tam została wyzywana dość brutalnie. Albo Ksenia Kodymowska także została popchnięta. Tak. Ale to nie są śmieszne rzeczy. Ale umówmy się, ci ludzie się nie znają na tym, więc słuchajmy, proszę państwa, publicystów. To są tak. Słuchajmy specjalistów od wszystkiego, a nie my jakichś tam lepiej. Ludzi, którzy po prostu poszli i sprawdzili. Nie byliśmy, więc tak. Wiemy. I dlaczego, i proszę pana, to jest nie byliśmy i jesteśmy właśnie bezstronni, obiektywni. No brak ludzkości jest właśnie. Inne emocje przekazuje. Zmienimy temat, proszę pana. W ostatnim programie wprowadziłem taki nowy segment. Dziwne interakcje twitterowe Krystyny Pawłowicz. I proszę państwa, okazuje się, że jestem prorokiem naprawdę, bo pani Krystyna, mówiłem, że za chwilę będzie tak, że ktoś wrzuci zdjęcie swojego śniadania, a pani Krystyna Pawłowicz powie smacznego. I cóż się wydarzyło? Zobaczmy. Bo pani ogląda. Pewien pan wrzucił łobiad se zrobiłem, grubo na bogato. A pani Krystyna Pawłowicz pisze, ale z fantazją, z błyskawicami na serze, na znak protestu. Zobaczmy jeszcze inną interakcję pod tym samym postem. Sadzone wyglądają nieźle. Z posypką z czego? Cynamon? Ale poziom abstrakcji... I jak ktoś może mówić, proszę państwa, że w Polsce jest dyktatura, jeżeli sędzia Trybunału Konstytucyjnego rozmawia ze zwykłymi twitterowiczami o błyskawicach z ketchupu na kanapkach z serem i o tym, czym jest posypany? Ale ja mam wielki problem, bo ja nie wiem, na ile jest tam ironia, na ile jest tam szczerze, bo ja podejrzewam, że pani profesor po prostu nas troluje. Ja też z sympatią do tego się odnoszę. Siadasz przed Twitterem i wypisujesz jakieś bzdury, żeby było ci miło i żeby ludziom było miło? Ja myślę, że tak. Że to jest, ale jest to wspaniałe w pewnym nie sensie. Jest, ja w ogóle ja uwielbiam panią profesor. Pani profesor jest cudowna i nie chodzi ze mną w interakcji, jest mi bardzo przykro. Czasami też banuje ludzi, to jest przykre. I ludzie właśnie. Potem nie mogą oglądać. Niech pani profesor nie banuje, niech pani będzie w przeciwieństwie do dziennikarzy mediów mainstreamowych, z których mi coraz trudniej jest się śmiać, bo już nikogo nie mogę obserwować. Pan, tak? Bo... No, nikogo już. Pana Węglarczyka jeszcze trochę mogę, ale też myślę, że za chwilę się to skończy. Policja przeszła na stronę feministek, ale z kolei Gazeta Wyborcza, proszę pana, chyba przeszła na stronę konserwatywnej prawicy. Przynajmniej jeden z lokalnych oddziałów Gazety Wyborczej. Zobaczmy, jak możemy materię. Wyborcza Wrocław. Stan ciężarnej pacjentki zakażonej koronawirusem był bardzo ciężki. Po unikatowym zabiegu uratowano 2 życia. No. I co? I głupio, to już rozmawiali przed programem, że w Kanadzie
też jest niepotwierdzona informacja, ale to jest idealna informacja tego programu. Jest, jest projekt ustawy, aby ochronić także ochroną płody słoni, małp naczelnych i wielorybów. Że te stworzenia trzeba chronić także, także przed urodzeniem. Żeby nie można było robić aborcji zwierzętom. Tak, nie można było robić aborcji, więc jakby ja to rozumiem, że jest pewien taki nurt, że nie wolno robić aborcji zwierząt, a ludzi można. Zresztą jak patrzymy na niektórych ludzi, to może to jest słuszny kierunek. O Jezu, pan tego musi pan głupie, używać. Tak? To jest takie głupie, no o dobrze, Boże dobrze, święty. No dobrze. Naprawdę to czasami to już aż ten. Dobrze. Nie będę tego żartu. Ale jakie jest wytłumaczenie? Dlaczego małpy nie, a człowieka tak? No bo wytłumaczenie jest takie, że małpy mają takie futerko, proszę pana. I to jest urocze. A pan doktor ma kożuszek. No ja wiem. I on też jest, znaczy ciebie to chroni. Dlatego on popiera, bo ale jest chroniony. To jest śmieszne. Dobra, nie czytamy, proszę pana, bo nie ma czasu. Za długo pan gadał, z głupoty pan gadasz o jakichś słoniach i nie ma czasu, proszę pana. Ale nie. Ostatnią rzecz chciałem panu pokazać. Mhm. Która mnie niezwykle rozbawiła. Zobaczmy to, jak możemy. O, czytamy. Szok! W Chrościcach nikt nikogo nie więził w piwnicy i nie gwałcił. Dziękujemy za łatwienie. Mieszkańcy Chrościc. Kim wy jesteście? Co wy robicie, że takie niskie oczekiwania ludzie mają wobec was? Naprawdę. Nikt. Czy pan z Chrościc pochodzi? Panie Łukasz. Nie, ale. To też jest ale, ale szok. Podziwiam, to jest szok, że jednak. Ale patrzcie, ale to jest cudowne, możesz się w ogóle szokować. Wychodzisz, na przykład, gdzie ty mieszkasz? Na jakiej biegiej dzielnicy? Na Saskiej Kępę. Pan też pewnie nikt nikogo nie gwałci, nie szok. Dobrze, drodzy państwo, bardzo państwu piękny. Dziękuję. To był dla mnie bardzo ciężki tydzień, bo na antenę Telewizji Republika wszedł mój nowy program. Codziennie burza, przez co moje moce przerobowe bardzo zostały ograniczone, ale mam nadzieję, że specjaliści od wszystkiego na tym nie ucierpieli. Dziękuję panu Łukaszowi Jankowskiemu, dziękuję pani, która zaproponowała nam materiał Jestem Czołg. Niestety nika pani nie możemy podać, gdyż on jest obraźliwy dla partii rządzącej. Ale jeżeli chcecie państwo też mieć swój udział przy tym programie, to zachęcam do składania takich propozycji. To jest nick Mądra? Słucham? Jaki to jest nick? Mądra? Nieuczciwa? Cicho nie? Bądź pan. Cicho pan bądź. Żegnam się z państwem, proszę mnie nie przyzywać w internecie i widzimy się w przyszłym tygodniu.